witam Was w kolejnym filmie, z tej strony Mateusz. No i dzisiaj nadszedł ten piękny dzień, a raczej okres, w którym mogę przetestować klasa Ariona 660 w wersji C-Matic z systemem CMOS. Jest to ciągnik, który wygrałem w wyzwaniu CMOS, w którym brałem udział w kwietniu tego roku. Miałem do wyboru Axiona 960, Axiona 870, no i Ariona 660. Wybrałem Ariona z tego względu, że dużo fajnie się komponuje z tym siewnikiem. Przede wszystkim chciałem przetestować sobie właśnie jakiś ciągnik do siewnika, bo do Cultimera wiem, jaki ciągnik powinienem mieć, jakiej mocy ciągnik. Oczywiście z Cultimerem też go przetestowałem. Ciągnik ma 175 koni mocy nominalnej, 185 koni mocy maksymalnej i 205 koni z doładowaniem na wałku i w transporcie. Taki zapas mocy jest bardzo fajny, bo ciągnik po prostu mniej pali, mniej się męczy, możemy trochę głębiej broną aktywną jechać, przez co na przykład właśnie ślady za ciągnikiem są bardziej wzruszone i nie ma problemu z tym, że w śladach później gorzej wschodzi, przypuśćmy, rzepak. Skrzynia bezstopniowa C-Matic klasy EQ220, to jest skrzynia typowo stworzona przez klasa. Ogólnie skrzynia bardzo fajna, bez żadnych zakresów, pole droga, co mi się na przykład właśnie bardzo wszędzie nie podobało, że no, trzeba pamiętać o pierwszym, drugim zakresie, pierwszy na pole, drugi na drogę, bo jeśli będziemy na drugim zakresie uprawiać, na przykład w polu, no tam się olej zagrzeje. No i wiadomo, w jakimś stopniu wpływa to na żywotność przekładni. Tu tego już nie ma, zakresy się same przełączają. W ogóle nie czuć zmiany zakresów, ja nawet nie wiem, kiedy się zmieniają te zakresy, szczerze mówiąc, przy jakiej prędkości. Jeśli dobrze pamiętam, to przy 25 km na godzinę, ale mogę się mylić, ale nie czuć tego kompletnie w ogóle, ani w żadnych obrotach silnika, ani w szarpnięciach, ani nie wiem, w utracie mocy, po prostu nie czuć tego kompletnie. Dobra, uruchamiamy wałek, automatykę wałka, obroty silnika, dmuchawę. Zerujemy ścieżki, od piątki zaczynam. Tempomat. Tempomat na 10 km na godzinę. No moim Arionem siedziałem 9 km na godzinę, bo po prostu szybciej nie dawał rady. No ten ciągnik tak naprawdę jest na wczasach. Obciążenie silnika maksymalnie 85%, teraz jest 75-79. No tak skacze sobie koło 80%. No, rewers mamy w joysticku, czyli po prostu przyciskam przycisk i pociągam do tyłu i mam rewers do tyłu, przycisk do przodu, mam do przodu. Możemy też jeździć bezpiecznie na joysticku, nie ma tej obawy, że uszkodzimy skrzynię biegów, jeśli jeździmy na joysticku, jak to bywa właśnie podobno w ciągniku konkurencyjnej marki, co jest dla mnie słabą sprawą. Chociaż sobie osobiście uważam, że jeśli w polu jeździmy na joysticku, to nam się nic nie powinno wydarzyć. W końcu do tego jest funkcja jazdy na joysticku w ciągniku. Gdyby nie można tego było robić, to producent by tego po prostu nie umieszczał w ciągniku. Ale tutaj nawet w transporcie możemy bezpiecznie jeździć na joysticku, bo klasa nawet oferuje opcje, funkcje. Automatycznie jeśli hamujemy joystickiem, to hamują nam hamulce przyczepy, żeby nie po prostu przyczepy nie pchały nam ciągnika i żeby nie doszło na przykład do utraty przyczepności kół w ciągniku. Zaprogramowane sekwencje na uwrociach, czyli sami po prostu opuszcza siewnik, włącza wałek po pół sekundy od opuszczenia i po dwóch sekundach włącza tempomat obrotów silnika na 1750 obrotów i tak samo przy podnoszeniu mam do podnoszenia mam jedynkę, do opuszczenia mam dwójkę, przy podnoszeniu podnosi mi siewnik, wyłącza wałek i wyłącza tempomat obrotów silnika na 1450, znaczy włącza drugi tempomat obrotów silnika na 1450 na uwrociach. Wczoraj jak zasiałem 11 hektarów, to spalanie wyszło mi 11,8 litra na hektar i wydajność na hektar 1,9 hektara na godzinę. Zużycie na godzinę 21,8 litra średnio. Ale 11,8 litra na hektar to powiem Wam, że jest super spalanie i to jest spalanie, które jest mierzone z przeważaniem siewnika i z załadowaniem pszenicy, także też tutaj był jakiś mały przestój. Więc powiem Wam, że spalanie mnie pozytywnie zaskoczyło, bo w 12 litrach na hektar się zmieściłem, no to jest bardzo dobrze jak na siewnik z broną aktywną.
przynajmniej moim zdaniem. No, sekcja sam włącza, tempomat i lecimy. No jest właśnie funkcja CMOS, tutaj mamy CMOS. Czym jest system CMOS? System CMOS jest systemem tak jakby, no nie tak jakby, to jest sztuczna inteligencja w ciągniku, która nam podpowiada, jak mamy dobrać na przykład obciążenie ciągnika, jak mamy dobrać ciśnienie w kołach, czy mamy włączyć blokadę na przykład, różne parametry ciągnika, czy na przykład dropy silnika, czyli tak zwany spadek prędkości obrotowej silnika, jak mamy ustawić do danej pracy. Trzeba wprowadzić sobie najpierw maszynę, wpisać właśnie opony, masę ciągnika, obciążnik przedni, obciążnik tylny, wszystkie parametry, jeśli wbijemy wszystkie parametry i teraz możemy sobie wybrać, czy chcemy na przykład uzyskać lepszą wydajność na hektar, czy lepszą efektywność, czyli mniejsze zużycie paliwa. Ja sobie wybiorę efektywność, bo tak naprawdę nie zależy mi na większej wydajności. Czy masz równomierne, czy nierównomierne warunki pracy na polu? No warunki są raczej równomierne, czyli no obciążenie jest mniej więcej stałe. Jeśli robiłem kultimerem, no trzeba było ustawić nierównomierne, bo wiadomo, były duże skoki obciążenia, które się mocno cały czas zmieniało. Zalecam aktywację blokady mechanizmu różnicowego. No ja akurat na blokadzie nie będę siał, także odrzucam propozycję. Optymalizacja silnika oraz skrzyni biegów z użyciem trybu WOM. Przyjmij propozycję. Docisk silnika na 5%, czyli to jest ten drop cały silnika, który ustawiamy w procentach, czyli przy jakich obrotach, czyli jeśli obroty nam spadną o 5%, to automatycznie skrzynia nam zrzuci przełożenie na mniejsze, czyli zwolni nam przekładnia, żeby uzyskać z powrotem obroty silnika takie, jak być powinny. Ja już miałem ustawiony drop na 5%, czyli no i tak przyjmijmy. No i ona teraz sobie bada właśnie, no i musiałbym teraz jechać, ale akurat jestem na postoju. On sobie teraz bada, czy faktycznie nam spalanie spadnie, czy nam wzrośnie. Tutaj te słupki się ruszają wtedy, no i możemy stwierdzić, czy jest lepiej, czy bez zmian, czy gorzej. No ja wprowadzę bez zmian, bo nie chcę tego zmieniać. Czy chcesz zachować ustawienie? Tak, chcę zachować. No i tu nam właśnie CMOS podpowiada, żeby jeszcze bardziej zwiększyć docisk silnika. No ja akurat nie jestem za tym, żeby nam bardziej zmniejszyć obroty silnika, bo wtedy mi mocno spadną obroty na wałku. Uzyskam na pewno mniejsze spalanie wtedy, ale nie zależy mi na tym jakoś bardzo. Chciałem wam tylko po prostu pokazać, jak to działa. Z kultimerem to sobie przetestowałem. No i powiem wam, że podpowiada to rewelacyjnie. Akurat podpowiedziała mi, żebym włączył blokadę mechanizmu różnicowego, o czym zapomniałem, także też ciekawa sprawa. Jest to fajny system na pewno dla kogoś, kto po prostu no, nie jest może jakoś mocno zaznajomiony z tym, jak powinno się ustawić ciągnik. Sebis jest bardzo rozbudowanym wyświetlaczem. Mam tutaj właśnie siewnik, tryb drogowy też można sobie włączyć, jakby ktoś chciał na drogę. Tryb polowy, to są różne ustawienia, możemy szybko sobie na przykład przestawić parametry przekładni. 1,8 to jest wartość przyspieszenia, czyli agresywności przekładni, możemy ją wprowadzić do 3. Od 0,5 do 3 to jest coś takiego, jak macie 1, 2, 3, 4 w fędzie, to taki przełącznik od agresywności przekładni, to jest dokładnie to samo, tylko że się ustawia to właśnie w komputerze. Możemy sobie przypisać zawory hydrauliczne, na przykład pierwszą parę możemy przepisać sobie pod joystick, czy nawet możemy pierwszą parę przepisać sobie pod czwartą pozycję, czy powiedzmy trzecią parę pod pierwszą pozycję, bez znaczenia. Ja sobie przypisałem pod czwartą parę podnośnik przedni, pod trzecią jest wolne, pod drugą przypisałem sobie unoszenie brony aktywnej, znaczy głębokość brony aktywnej, pierwsza para to jest włączenie dmuchawy, do przodu joystickiem jest podnoszenie zagarniacza, opuszczanie zagarniacza i regulacja docisku redlic, wciskam przycisk, zobaczcie, wciskam przycisk, tu się zmienia parametr. O, na docisk redlic i teraz steruję dociskiem redlic przód, tył. W prawo mam opuszczenie znaczników przedwschodowych, w lewo mam podnoszenie. Dobra, czyli na 22 cm aktywujemy sobie. I zobaczymy, ile wyjdzie spalanie. Później wam pokażę pod koniec filmu, jak tam wyjdzie spalanie, pod koniec uprawy, nie pod koniec filmu. Tryb joysticka mamy włączony. Nawigacja S10 klasa, oryginalna klasa. Powiem wam, że wpięcie w hydraulikę to jest w ogóle bez porównania z nakładką na kierownicę.
Sematic bezstopniowa. Powiem wam, że ta skrzynia fajnie pracuje. Odnośnie tych dropów, tutaj co się ustawia, drop, czyli spadek prędkości obrotowej silnika, w każdym razie to drop nazywa. Mamy tryb mocy, tryb ekonomiczny. Aktualnie jadę na trybie mocy, nie wiem dlaczego, bo przedtem jechałem na trybie ekonomicznym, ale chyba na próbę sobie włączyłem tryb mocy. I mamy teraz obroty 1750, no 1670. No skaczą te obroty silnika i to mi się bardzo w tym silniku podoba. To jest rewelacyjna sprawa, bo powiedzmy, że poczuję, że ma trochę lżej, to redukuje obroty silnika sobie. W tym przypadku 1743, jak spadnie poniżej tych obrotów, to skrzynia zacznie reagować, zmniejszać przełożenie, żeby po prostu uzyskać z powrotem te obroty silnika. Ale powiem wam, że ten ciągnik ma niesamowity uciąg. Czyli jak ma 175 koni faktycznie i on tak ciągnie, to powiem wam, że szacun. Ale dobry silnik, dobra przekładnia. Przekładnia klas Sematic to jest klas EQ220, czyli własna produkcja. 650 Karion ma EQ200, ten ma EQ220, mocniejszą przekładnię. No idzie ładnie. Jeszcze zmniejszyłem mu agresywność przekładni. No półtorej. Chodzi o to, żeby tak agresywnie nie reagował na włączenie tempomatu. Bo nie zależy mi na tym, żeby szybko przyspieszał. Nie ma to sensu, bo wtedy jest też przepał niepotrzebny. Niepotrzebnie sobie robić za duże obroty przy włączeniu tempomatu. I zobaczcie, teraz mamy 1630 obrotów, on teraz trochę skoczył do góry i mieliśmy 9,6 km na godzinę. Ale ten ciągnik właśnie bardzo fajnie wykorzystuje nam moment obrotowy tego silnika. Ustawiłem tutaj ten drop, spadek prędkości obrotowej silnika na 23% w trybie eko. W trybie eko mi się to bardziej podoba. Pracuję właśnie niższymi obrotami silnika przy podobnej prędkości. No i spalanie wyjdzie na pewno fajne. Jak na razie mamy obrobione 0,40 hektara, spalanie. W to spalanie to mi chyba nikt nie uwierzy, no ja sam w to nie wierzę. Znaczy, wiecie co, to jest realne. To jest skrzynia bezstopniowa, głębokość pracy 22 cm. To są dwa parametry, które powodują nam to, że będziemy mieli niskie spalanie. Bo tak naprawdę, jeśli idziemy płycej i mamy skrzynię bezstopniową, to spalanie możemy naprawdę fajne uzyskać. No jest 12,7, 12,8 litra na hektar. O, teraz na 12,8 skoczyło. Litra na hektar. Wiadomo, trzeba uprawić 5 hektarów i wtedy można coś powiedzieć. Ja myślę, że dzisiaj nie uprawię więcej jak 3 hektary. O, teraz 1600, 9 km na godzinę, 1570. O, redukuję przełożenie teraz właśnie, zwiększają się obroty silnika. Zwiększyła się lekko prędkość. Zaraz zacznę sobie wjeżdżać pewnie co drugi, trzeci przejazd. No powiem wam, że przyzwyczaiłem się do tego ciągnika. Bardzo mi się spodobał. Wiadomo, nie ma ideałów. Każdy ciągnik ma wady i zalety. Ale według mnie ten ciągnik jest naprawdę ciekawą opcją. Jeśli się zastanawiacie nad zakupem i nie bierzecie klasa pod uwagę, to polecam go wziąć pod uwagę. Na sam koniec pozdrowienia dla całej ekipy Klas Polska, dla Krzysztofa Gomolli z Klas Polska. Podziękowania za sprawne dostarczenie ciągnika, terminowe dostarczenie. No siewy wykonane praktycznie w pszenicy w całości. Jeszcze jęczmień pewnie uda się zasiać tym ciągnikiem. Także godziny wystarczyły. Także dzięki za obejrzenie jeszcze raz. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!